Do czytelników trafia właśnie najnowsze wydanie Kontroli Państwowej. Jak zwykle polecam Państwu wszystkie artykuły, ale szczególnie pragnę zwrócić uwagę na trzy z nich. Pierwszy dotyczy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Jest to nowy głos w toczącej się na naszych łamach dyskusji na ten temat. Drugi jest relacją z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, a poświęconej bezpieczeństwu zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych. Trzeci artykuł dotyczy zaś współpracy kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli z kontrolerami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Pierwszy z artykułów rekomendowanych przeze mnie dotyczy funkcjonowania Departamentu Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, doświadczeń tego departamentu związanych z koordynacją kontroli zarządczej. Autorem artykułu jest prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pan Zbigniew Derdziuk oraz dyrektor Departamentu Kontrolingu w ZUS pan Adam Niedzielski. Autorzy na początku wskazują podobieństwa i różnice pomiędzy kontrolingiem i kontrolą zarządczą, przywiązując szczególną wagę do komplementarności tych pojęć. Pokazują, w jaki sposób narzędzia kontrolingowe wykorzystać w kontroli zarządczej i jak oni zrobili to w swoim podmiocie. W tym wydaniu Kontroli Państwowej mamy relacje z czterech kontrolinik. Pragnę zwrócić uwagę na kontrolę poświęconą bezpieczeństwu zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny ze złóż krajowych. Kontrolę prowadzoną przez Departament Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK relacjonuje wicedyrektor tego departamentu, pan Lech Oniszczenko, oraz pan dr Józef Wojnarowski, doradca ekonomiczny z tego departamentu. Autorzy zwracają uwagę przede wszystkim na dwa aspekty. W jaki sposób eksploatowane są złoża węgla kamiennego w Polsce, w jaki sposób chronione są te złoża i jak wpływa to na bezpieczeństwo dostaw węgla dla polskiej gospodarki. Przystępnym językiem autorzy informują o tym, jak wygląda eksploatacja złóż w Polsce, dokumentowanie tych złóż, projekty dotyczące inwestycji prowadzonych na tych złożach i jakie działania należy podjąć, aby te złoża były lepiej zabezpieczone. Jak wyważyć, jak doprowadzić do równowagi pomiędzy bezpieczeństwem eksploatacji a rentownością spółek węglowych. Pan dr Jacek Mazur, radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli, podejmuje w najnowszym wydaniu Kontroli Państwowej temat współpracy kontrolerów Izby z kontrolerami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Trybunał corocznie prowadzi w Polsce od kilku do kilkunastu kontroli związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, ponieważ na mocy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ma prawo kontrolować dochody i wydatki rachunków państw członkowskich. Nasi kontrolerzy uczestniczą w tych kontrolach jako obserwatorzy. Powodem podjęcia tematów przez autora były niedawne warsztaty poświęcone metodom pracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a przeznaczone dla kontrolerów NIK. Ale tak naprawdę jest to tylko przyczynek do podjęcia tematu prowadzenia współpracy przy wspólnych kontrolach ETO i Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ zarówno najwyższe organy kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i Trybunał wykazywały pewien sceptycyzm co do prowadzenia takich kontroli. Autor wyjaśnia, skąd wynikał dotychczasowy sceptycyzm najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej oraz Trybunału związany z prowadzeniem wspólnych kontroli i dlaczego jest tak ważne, aby one się odbywały. Zachęcam Państwa do lektury całego numeru.